Dobrze, szanowni państwo, Wysoka Rado, otwieram 50. sesję Rady Miejskiej w Głóźnie. Witam panie i panów radnych, witam pana burmistrza, pana Tomasza Kinickiego, witam panią skarbnik, panią Marzenę Andrzejewską, witam pana sekretarza Radosława Przybylskiego, witam pana radcę prawnego Nariusza Chyłę, witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Głóźnie, witam panie i panów sołtysów, kierowników jednostek organizacyjny gminy. W szczególności chciałbym przywitać panią dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, która zastąpiła na stanowisku naszą wieloletnią pracownicę, panią Jadwigę Wieńkowską, która odeszła na emeryturę. Nowa pani dyrektor nazywa się pani Anna Czajkowska. Bardzo serdecznie witamy i życzymy powodzenia w pracy. No i z kontaktem zawsze tutaj z nami. Witam panią przewodniczącą Zarządu Samorządu Mieszkańców oraz mieszkańców, którzy za pośrednictwem urządzeń elektronicznych oglądają nasze obrady na żywo. Proszę o włączenie urządzeń do głosowania. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 15 radnych, co stanowi wymagany procent składu Rady Miejskiej i daje wystarczającą liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Kolejnym punktem, punktem trzecim, jest wybór sekretarza obrad. Na sekretarza obrad proponuję pana Jerzego Moszczyńskiego. Czy pan radny wyraża zgodę? Proszę do mikrofonu. Tak, panie radny? Dziękuję bardzo. Kto jest za tym, aby sekretarzem obrad dzisiejszej sesji został pan radny Jerzy Moszczyński? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 15 radnych, przeciw, wstrzymujących głosów nie stwierdzam. Dobrze, trzeci. Już moment. Tutaj zasilanie, tak? Dobra, ok. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy do punktu czwartego, porządek obrad. Porządek obrad państwo radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Czy państwo radni wnoszą uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o wyniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za głosowało 15 radnych, przeciw, wstrzymujących głosów nie stwierdzam. Szanowni państwo, proszę o taki reset, spokojnie, już działamy. Proszę o uwagę i, że tak powiem, procedujemy dalej. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Jest to punkt 5. Sekretarzem poprzedniej sesji była pani radna Janina Majkowska. Czy zgłasza pani uwagi do protokołu? Nie zgłaszam uwagi do protokołu i proszę przyjąć protokół bez odczytania. Dziękuję bardzo pani radnej. Protokół był włożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem protokołu bez odczytania? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 radnych głosowało za, głosów przeciw, wstrzymujących nie stwierdzam. Kolejnym punktem, punktem szóstym, jest informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górnie. Powyższą informację państwo radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Czy są uwagi do przedłożonej informacji? Rozumiem, że nie ma. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu siódmego. Informacja przewodniczących komisji o pracach w komisji. Jako pierwszą proszę panią przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, panią Reginę Lisińską, o przedstawienie informacji. Proszę bardzo, pani Regino, proszę do mikrofonu, tak? Tak, jest włączone, jest. Dnia 4 października odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. Tematem komisji było opracowanie wniosku do projektu budżetu na 2024 rok. W dalszej części komisja, po prostu wyjechaliśmy na wizję na nową na nowo pobudowane przedszkole i stacje uzdatniania wody.
Po wizji stwierdziliśmy, że inwestycja wykonana jest starannie i z wielką dbałością. Są to budowle nowoczesne na miarę XXI wieku. Dzięki. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Proszę bardzo o przedstawienie informacji pana przewodniczącego Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa, pana Tomasza Stawickiego. Proszę bardzo, panie Tomaszu. Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa odbyła posiedzenie w dniu 5 października 2023 roku. Tematem komisji było rozpatrzenie propozycji do wniosku budżetowego na 2024 rok. Następnie komisja udała się w teren w celu dokonania oględzin możliwości wykonania inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę bardzo o przedstawienie informacji pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana Jerzego Moszczyńskiego. Proszę bardzo, panie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie w dniu 18 października 2023 roku. Podmiotem posiedzenia było rozpatrzenie skargi na pana burmistrza. Po rozpoznaniu skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną, uznając wyjaśnienia pracownika odpowiedzialnego za realizację obowiązku za rzetelne, nie dopatrzyła się niewykonywania obowiązku przez pana burmistrza miasta i gminy Głuszyn. Dobrze, dziękuję bardzo panu przewodniczącemu i proszę o przedstawienie informacji pana przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, pana Tomasza Truszczyńskiego. Proszę bardzo, panie Tomaszu, do mikrofonu. Tak. Komisja odbyła posiedzenie 26 października 2023 roku. Tematem zebrania były sprawy bieżące ze szkół w Głużnie oraz stan techniczny szkoły. Po wizji komisja wnioskuje o wykonanie dokumentacji na remont hali sportowej oraz szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. I przepraszam, że na samym końcu, chociaż ta komisja była dużo prędzej. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, panią Janinę Majkowską. Proszę bardzo, pani radna. Dwunastego lipca 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Na Komisji Rewizyjnej był przewodniczący Rady Miejskiej, pan sekretarz, inspektor do spraw budownictwa Łukasz Szlachowski. Spotkanie dotyczyło oględzin na terenie gminnych i innych inwestycji. Tak. Jak przedszkole, SUW, plaża po zakończeniu i drogi, droga miesiączkowa i gołkowa. Po zakończeniu oględzin komisja omówiła kolejne inwestycje. Nasze przedszkole to jest wizytówka Górna, to jest perełka Górna, bo jest piękne. Jestem bardzo zadowolona i dziękuję wszystkim, żeśmy przegłosowali, również z panem burmistrzem, że to powstało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy zatem do kolejnego punktu, punktu 8. Sprawozdanie z pracy burmistrza miasta i gminy Górzno między sesjami. Poproszę bardzo panie burmistrzu o przedstawienie niniejszej informacji. Panie przewodniczący, panie i panowie radni Rady Miejskiej w Górznie, przedstawiam państwu sprawozdanie z pracy burmistrza miasta i gminy Górzno od 46. sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w dniu 30 czerwca bieżącego roku oraz nadzwyczajnych sesji Rady Miejskiej 47. z dnia 1 sierpnia, 48. z dnia 30 sierpnia oraz 49. sesji z dnia 29 września 2023 roku. W minionym okresie wydałem następujące zarządzenia. Numer 383 łamane przez 2023 w sprawie zmiany zarządzenia numer 382 łamane przez 2023 burmistrza miasta i gminy Górzno dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie.
384/2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Górzno na 2023 rok. Numer 385/2023 w sprawie zmiany zarządzenia numer 248/2021 burmistrza miasta i gminy Górzno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Górzno. Numer 386/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Górznie. 387/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką numer 253/3 położoną w Miesiączkowie, obręb Miesiączkowo, gmina Górzno oraz powołania komisji przetargowej. Numer 388/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu strategii terytorialnej obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Brodnicy. Numer 389/2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Górzno na 2023 rok. Numer 390/2023 w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie. Numer 391/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Górznie. Numer 392/2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pod nazwą naprawa bieżąca nawierzchni mostu zlokalizowanego na działce numer 20/2 w obrębie Miesiączkowo na terenie miasta i gminy Górzno. Numer 393/2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej na terenie miasta i gminy Górzno zlokalizowanej w miejscowości Miesiączkowo. Numer 394/2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora zespołu szkół w Górznie. 395/2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Górzno na 2023 rok. 396/2023 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2023 roku, wyprawka szkolna. 397/2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Górzno na 2023 rok. 398/2023 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych miasta i gminy Górzno. 399/2023 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Górznie. Numer 400/2023 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw gospodarki mieniem komunalnym, do spraw działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru. Numer 401/2003 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok. 402/2023 w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2024. Numer 403/2023 w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Orłowskiemu pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Numer 404/2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Górzno na 2023 rok. 405/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Górzno w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023 roku. Numer 406/2023 w sprawie zmiany zarządzenia numer 400/2023 burmistrza miasta i gminy Górzno z dnia 1 września 2023 roku
W sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw gospodarki mieniem komunalnym do spraw działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gnieźnie oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru. 407/2023 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie. Numer 408/2023 w sprawie ogłoszenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką numer 253/3 położoną w Miesiączkowie, obręb Miesiączkowo, gmina Gnieźno oraz powołania komisji przetargowej. Numer 409/2023 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Gnieźnie. Numer 410/2023 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gnieźno. Numer 411/2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. Numer 412 w sprawie zmian, /2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Gnieźno na 2023 rok. Numer 413/2023 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z samochodu osobowego marki Opel Vivaro oraz autobusu szkolnego typu Gimbus. Numer 414/2023 w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót Wykonania Zadania pod nazwą Budowa Gminnego Przedszkola Publicznego wraz z oddziałem żłobkowym. Numer 415/2023 w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót Wykonania Zadania pod nazwą Bieżąca naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Szczutowie. Numer 416/2023 oraz 417/2023 o tej samej treści w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Gnieźno na 2023 rok. Numer 418/2023 w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót Wykonania Zadania pod nazwą Wykonanie dojazdu do boiska. Numer 419/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały przyjęcia programu współpracy miasta i gminy Gnieźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Numer 420/2023 w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót Wykonania Zadania pod nazwą Utworzenie systemu monitoringu sieci internetowej i telewizyjnej w budynku przedszkola z oddziałem żłobkowym. Numer 421/2023 w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót Wykonania Zadania pod nazwą Utworzenia systemu kontroli dostępu do obiektów przedszkola z oddziałem żłobkowym. Numer 422/2023 w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót Wykonania Zadania pod nazwą Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gnieźnie. Numer 423/2023 w sprawie zmiany zarządzenia numer 408/2023 burmistrza miasta i gminy Gnieźno z dnia 19 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką numer 253/3 położono w Miesiączkowie, obręb Miesiączkowo, gmina Gnieźno oraz powołania komisji przetargowej. Ponadto w minionym okresie wraz z pracownikiem merytorycznym spotkałem się w terenie z geodetą i zainteresowanym mieszkańcem kupnem części działki od miasta i gminy w Gnieźnie. Spotkałem się z przedstawicielami Rady Miejskiej i prezesem Stowarzyszenia Nowy Świt w Urzędzie Miasta i Gminy. Uczestniczyłem w wideokonferencji z wojewodą kujawsko-pomorskim dotyczącej suszy. Spotkałem się z kierownikiem posterunku policji w Gnieźnie celem omówienia spraw bieżących. Spotkałem się z wykonawcą inwestycji pod tytułem Przebudowa drogi gminnej na terenie miasta i gminy Gnieźno w miejscowości Miesiączkowo.
Spotkałem się z Komisją Gospodarczą i Rolnictwa Rady Miejskiej oraz sołtysami w Urzędzie Miasta i Gminy. Brałem udział wraz z przedstawicielami samorządów powiatu brodnickiego w Święcie Policji w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy. Podpisałem akt notarialny dotyczący służebności dla Energa Operator w Brodnicy. Uczestniczyłem w pożegnaniu kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z przejściem na emeryturę. Spotkałem się na plebanii z księżmi parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Gróżnie. Spotkałem się z dendrologiem w sprawie ekspertyzy pomnika przyrody Świerka Kazik w Czarnym Bryńsku. Spotkałem się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielunia, gmina Lubowic, w Urzędzie Miasta i Gminy. Spotkałem się z prezesem Koła Górnopolskiego Związku Wędkarskiego. Byłem obecny na posiedzeniu 47. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Spotkałem się ze starostą i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Spotkałem się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej Zieluń oraz członkami orkiestry Dentej tej jednostki wypoczywających w Górznie. Spotkałem się z ekipą badawczo-eksploracyjną w związku z inwentaryzacją krypty w kościele w Górznie. Wraz z komisją odbioru uczestniczyłem w odbiorze technicznym zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej na terenie miasta i gminy Górzno zlokalizowanej w miejscowości Miesiączkowo. Byłem obecny na mszy świętej dziękczynnej za zbiory i plony oraz brałem udział w parafialnych dożynkach parafii w Górznie. Byłem obecny na 48. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Uczestniczyłem w obchodach dożynek powiatowo-gminnych w Świedziebni. Byłem obecny na mszy świętej dziękczynnej w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w kościele parafialnym w Górznie. Brałem udział w obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem na rynku w Górznie. Uczestniczyłem w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 na hali sportowej w Zespole Szkół w Górznie. Brałem udział w 5. dniu skupienia parlamentarzystów i samorządowców diecezji toruńskiej w Lubawie. Uczestniczyłem w Forum Rozwoju Regionalnego w Ostromecku. Brałem udział we mszy świętej odpustowo-patronalnej parafii w Górznie z udziałem kawalerów Zakonu Świętego Grobu w Jerozolimie pod przewodnictwem ordynariusza diecezji gliwickiej. Byłem obecny na konferencji podsumowującej wdrażanie lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 w Jabłonowie Pomorskim. Brałem udział w rozprawie administracyjnej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieszkaniowej Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Spotkałem się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich Szynkówko w Urzędzie Miasta i Gminy. Brałem udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym. Otwierałem pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego powołanego zarządzeniem burmistrza nr 409/2023 z dnia 20 września 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy. Byłem obecny na 49. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Brałem udział w posiedzeniu Rady z udziałem Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Uczestniczyłem w regionalnym spotkaniu regionalistów województwa kujawsko-pomorskiego w Dobrzyniu nad Wisłą. Brałem udział w spotkaniu konsultacyjnym koncepcji dokumentacji technicznej projektu drogi powiatowej przebiegającej przez miasto Górzno z udziałem dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i projektanta w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie. Uczestniczyłem w 15. forum samorządowym województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu. Byłem obecny na 22. biegach po schodach. Uczestniczyłem w warsztatach aranżacje w szkle w Gminnym Ośrodku Kultury. Brałem udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania po Jeziorze Brodnickie w Karbowie. Spotkałem się z prezesem Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Urzędzie Gminy. Uczestniczyłem w wideokonferencji z wojewodą kujawsko-pomorskim dotyczącej programów frekwencyjnych wyborów parlamentarnych.
brałem udział we wręczeniu wstępnych promes 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Byłem obecny na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w niepublicznej szkole podstawowej w Gołkowie. Uczestniczyłem we mszy świętej oraz uroczystości z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej oraz 50-lecia rocznicy nadania imienia szkole podstawowej w Górznie. Spotkałem się z pracownikami zespołu szkół w Górznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Brałem udział we wspólnej komisji Rady Miejskiej. Byłem obecny na 27. konferencji historycznej pod tytułem Z dziejów ziemi dobrzyńskiej w Zadusznikach, gmina Wielgie. Spotkałem się z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Urzędzie w Górznie. Byłem obecny na uroczystości pasowania uczniów klasy pierwszej w niepublicznej szkole podstawowej w Gołkowie. Wraz z komisją odbioru uczestniczyłem w odbiorze technicznym zadania pod nazwą Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie. Brałem udział we wspólnej komisji Rady Miejskiej dotyczącej porządku obrad obecnej sesji. Wykorzystałem 12 dni urlopu wypoczynkowego. Na bieżąco nadzorowałem pracę Urzędu Miasta i Gminy w Górznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli będą pytania dotyczące owego sprawozdania, proszę o pytania w odpowiednim punkcie przebiegu dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu za przedstawienie obszernej informacji. Proszę o spokój Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022-2023. Powyższą informację Państwo radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Została ona przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są uwagi do przedstawionej informacji? Rozumiem, że nie ma. W takim razie Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 10. Jest to informacja burmistrza miasta i gminy Górzno o podmiotach, w których w roku 2024 wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Ja pozwolę sobie odczytać Szanowni Państwo te informacje. Pan Jacek Ruciński, przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie. Informacja burmistrza miasta i gminy Górzno o podmiotach, w których w roku 2024 wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Na podstawie paragrafu 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, informuję, iż wyznaczyłem Zakład Usług Komunalnych w Górznie jako podmiot, w którym w roku 2024 będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. W załączeniu przedkładam opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicy dotyczącą potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych sporządzoną w trybie paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Celem przedłożenia Radzie Miejskiej w Górznie. I odczytam Szanowni Państwo opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicy. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Górzno, Urząd Miasta i Gminy 87320 Górzno. Opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicy dotycząca potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych sporządzona w trybie paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Dziennik Ustaw nr 98, pozycja 634. Informuję, iż przewidywana na rok 2024 liczba skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy oraz liczba godzin w przeliczeniu na jednego skazanego w roku 2024 będzie kształtowała się na podobnym poziomie i prognozowo w mieście i gminie Górzno będzie wynosiła 10 skazanych i 1440 godzin pracy. Wynika to z ogólnej tendencji wzrostu liczb spraw w ostatnich latach, w
których orzekane są kary ograniczenia wolności z jednoczesnym obowiązkiem wykonywania prac na cele społecznie użyteczne w sprawach karnych i wykroczeniowych. Uprzejmie proszę, aby w oparciu o przedstawioną opinię, zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, organ samorządu terytorialnego wyznaczył podmioty, w których w roku 2024 będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w sposób wskazany przepisem i przekazał tutejszemu sądowi stosowną informację. Ścisła realizacja obowiązków organów samorządu terytorialnego jest niezbędna dla zapewnienia miejsc pracy dla skazanych na karę ograniczenia wolności wykonujących pracę społecznie użyteczną oraz zwiększenia efektywności ich szerszego stosowania. Przy tej okazji pragnę zwrócić uwagę na możliwość zgodnie z paragrafem 9 cytowanego rozporządzenia wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej we wskazanych przez sąd, a za ich zgodą wyrażoną na piśmie innych zakładach pracy, placówkach zdrowia lub opieki społecznej, instytucjach i organizacjach niosących pomoc charytatywną, względnie reprezentujących społeczność lokalną. W związku z tym uprzejmie proszę o pomoc w popularyzacji problematyki wykonywania kary ograniczenia wolności czy pracy społecznie użytecznej, wykorzystując możliwości i środki dostępne organom samorządu. Dobrze, Szanowni Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o informacje Pana Burmistrza o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych. Może zacznę od Państwa Radnych. Rada Miejska w Górznie. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górznie o analizie oświadczeń majątkowych. Na podstawie artykułu 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami. Niniejszym przedkładam Radzie Miejskiej informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2022 rok. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą obowiązek złożenia przewodniczącemu Rady Miejskiej oświadczeń majątkowych wraz z kopią swojego zeznania w wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT za rok poprzedni, to jest 2022, miały następujące osoby. Pan Grabowski Piotr, pan Kamiński Krzysztof, pan Kopistecki Jerzy, pani Lisińska Regina, pani Ubińska Justyna, pani Majkowska Janina, pan Moszczyński Jerzy, pan Murawski Henryk, pan Pobłocki Adam, pan Pokorski Wojciech, pan Stawicki Tomasz, pan Truszczyński Tomasz, pan Zgliński Franciszek, pan Weber Artur. Do dnia 30 kwietnia 2023 roku obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych miało łącznie 14 radnych. Wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie. W oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości. Zgodnie z artykułem 24h wyżej wymienionej ustawy, jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego przekazano do Urzędu Skarbowego w Brodnicy. Kopie oświadczeń majątkowych zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Górzyn. I przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnej informacji dotyczących oświadczeń majątkowych Pana Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej. Odczytam tę informację. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki. Rada Miejska w Górznie. Informacja. Na podstawie artykułu 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami, informuję, że zgodnie z artykułem 24h ustęp 3 punkt 2 cytowanej ustawy oświadczenia majątkowe wojewodzie kujawsko-pomorskiemu złożyli według stanu na dzień 31.12.2022 rok w terminie.
Pan Tomasz Kinicki, burmistrz miasta i gminy Górzno. Pan Jacek Ruciński, przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie. I tu jest data. Data nadania oświadczenia majątkowego 26.04.2023. W trakcie przeprowadzonej w trybie artykułu 24h ustęp 8 cytowanej ustawy analizy danych zawartych w wyżej wymienionym oświadczeniu majątkowym pana burmistrza Tomasza Kinickiego nie stwierdzono nieprawidłowości. W trakcie przeprowadzonej w trybie artykułu 24h ustęp 8 cytowanej ustawy analizy danych zawartych w wyżej wymienionym oświadczeniu majątkowym pana przewodniczącego Jacka Rucińskiego stwierdzono w części A punkt pierwszy nie podano zasobów pieniężnych. Z poważaniem, z upoważnienia wojewody kujawsko-pomorskiego, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, Zespołu Bezpieczeństwa i Informacji i Informatyki, pan Krzysztof Ciecierski. Może chwileczkę wyjaśnię, jeżeli chodzi o te zasoby pieniężne. Jak wiadomo, jestem rolnikiem i to różnie bywa, szanowni państwo, bo rolnicy raz mają pieniądze, za chwilę ich nie mają. Są na rachunkach bieżących i tak to wychodzi, ale to nie w tym rzecz. I też państwa radnych uczulam, bo jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy w Brodnicy, on, że tak powiem, do tego tematu teraz nie podchodzi tak restrykcyjnie jak Urząd Wojewódzki. Urząd Wojewódzki złożył, znaczy wyjaśniała to pani Malwina w moim imieniu, to zajście i tą całą sytuację i twierdzi, że nie można wpisywać w tej rubryce, gdzie mamy zasoby pieniężne, że nie dotyczy. Jeżeli mamy 0, mamy napisać 0. Jeżeli mamy 5 zł, mamy napisać 5 zł. I na przyszłość proszę zwrócić na to uwagę, żeby każdą kwotę, jeżeli mamy debet, to piszemy wtedy 0. Tak pani Marwino, tak nam wytłumaczono i wytłumaczono nam, że każdy ma jakieś pieniądze. No. Tak wygląda ta sytuacja. Do tej pory zawsze do tej pory wpisywałem za każdym razem, że nie dotyczy, było to dobrze. No akurat teraz, że tak powiem, no pewnie muszą gdzieś jakieś zaczepienie, jakiś, że tak powiem, haczyk zawsze poszukać. Dobrze, szanowni państwo, to tyle. Nie chciałbym się tłumaczyć, bo tłumaczy się winny, ale tak na przyszłość. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy teraz do informacji o oświadczeniach majątkowych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych i poproszę bardzo pana burmistrza o przedstawienie informacji odnośnie oświadczeń majątkowych. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, zaproszeni goście. Przedstawiam państwu informację burmistrza miasta i gminy Górzno o analizie oświadczeń majątkowych sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminnymi zasobami prawnymi, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2022 rok. Informacja taka została skierowana do przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie, pan Jacek Ruciński. Na podstawie artykułu 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik urzędowy z 2023 roku, pozycja 40, z późniejszymi zmianami, niniejszym przekładam Radzie Miejskiej informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2022 rok. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą obowiązek złożenia burmistrzowi miasta i gminy Górzno oświadczeń majątkowych wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT za rok poprzedni, to jest 2022, do dnia 30 kwietnia 2023 roku miało łącznie 15 osób. To jest Andrzejewska Grażyna, Betlejewski Mariusz, Frejlich Gabriela, Laskowska Anna, Wieńkowska Jadwiga, Stawicka Elżbieta, Lewandowska Palczewska Anita, Ślesińska Jolanta, Warmiński Jacek, Mówińska Anna, Rogozińska Ewelina, Andrzejewska Marzena, Magdziak Krzysztof, Przybylski Radosław oraz Rynkowski Sławomir. Wszystkie wyżej wymienione osoby złożyły oświadczenie majątkowe w terminie. W trakcie analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Zgodnie z artykułem 24h
wyżej wymienionej ustawy po jednym egzemplarzu oświadczenia majątkowego przekazano do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Kopie oświadczeń majątkowych zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gużno. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego punktu. Punktem kolejnym jest punkt 13. Rozpatrzenie projektów uchwał. Przypomnę tylko państwu radnym, że wszystkie projekty uchwał zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. Jako pierwszy projekt jest projekt w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Gużno na lata 2023-2031. Czy państwo radni mają pytania lub uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, w takim razie, szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Gużno na lata 2023-2031? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 15 radnych. Przeciw, wstrzymujących głosów nie stwierdzam. Uchwale nadano numer 50/275/2023 Rady Miejskiej w Gużnie z dnia 27 października 2003 roku. Paragraf drugi uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Gużno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Gużno na 2023 rok. Czy państwo radni mają pytania, uwagi do projektu uchwały? Proszę bardzo. Jeżeli nie ma, w takim razie, szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Gużno na 2023 rok? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 radnych głosowało za. Głosów przeciw, wstrzymujących nie stwierdzam. Uchwale nadano numer 50/276/2023 Rady Miejskiej w Gużnie z dnia 27 października 2003 roku. Paragraf drugi uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Gużno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gmin. I przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta i gminy Gużno. Czy państwo mają pytania, uwagi do projektu uchwały? To proszę bardzo. Rozumiem, że nie ma. W takim razie, szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta i gminy Gużno? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem głosowało 15 radnych. Przeciw, wstrzymujących głosów nie stwierdzam. Uchwale nadano numer 50/277/2023 Rady Miejskiej w Gużnie z dnia 27 października 2023 roku. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Czy państwo radni mają pytania lub uwagi do projektu uchwały? Rozumiem, że nie ma. W takim razie, szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Przeciw, wstrzymujących głosów nie stwierdzam. Uchwale nadano numer
50/278/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2023 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Górzno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tym samym, Szanowni Państwo, zakończyliśmy etap podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu 14. Zgłaszanie interpelacji. Proszę bardzo Państwa Radnych o zgłaszanie interpelacji. Rozumiem, że Państwo Radni nie zgłaszają interpelacji. W takim razie punkt 15 uważam za niezasadny. Są to odpowiedzi na interpelacje. Przechodzimy do punktu 16. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę Państwa o kierowanie spraw różnych i wolnych wniosków. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Radna Janina Majkowska, tylko proszę do mikrofonu. Tak? Ja mam takie pytanie do Pana Burmistrza. Uczestniczyłam w warsztatach, analizacja w szkole, w szkle, w Gminnym Ośrodku Kultury. Kto to prowadził, na kogo te warsztaty były prowadzone? Bo ja nie wiem. Właśnie nie wiemy, Radni. Kto to prowadził, na kogo to były prowadzone? To były warsztaty dedykowane dla koła, jednego ściśle określonego koła gospodyń wiejskich z terenu miasta i gminy Różno. Zostałem zaproszony jako uczestnik tych warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi, dziękuję bardzo Pani Radnej. Dobrze, Szanowni Państwo, proszę bardzo o kierowanie spraw różnych i wolnych wniosków. Proszę bardzo, Pan Radny Adam Pobłocki. Trzy pytania do Pana Burmistrza odnośnie sprawozdania. Pierwsze dotyczy rozporządzenia numer zarządzenia 413/2023 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z samochodu osobowego marki Opel Vivaro oraz autobusu szkolnego typu Gimbus. Mam pytanie, bo nigdy wcześniej tego nie było i czego dotyczy, czy wynajmujemy autobus albo Gimbusa, nie wiem, gdzieś na wolnym rynku, poza szkołą, czy o co chodzi w tym? Takie zarządzenie było podejmowane, z tym, że zdezaktualizowało się i obliczyliśmy od nowa koszty, które powinny być związane z wypożyczeniem ewentualnie tych samochodów. Z tym, że od razu mówię, że samochodu Gimbus nie wypożyczamy dla instytucji, które są na terenie miasta i gminy Górzno. Ma to tylko zabezpieczyć działania własne dotyczące szkoły i działań szkoły statutowych. Rozumiem, dziękuję. Kolejne pytanie. Brałem udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Czego dotyczyło spotkanie? Szanowni Państwo, jest to sprawa już bardzo przeterminowana, dość stara, którą również i Państwo byli włączeni, a mianowicie zlikwidowanie wjazdu na posesję miejscowości Miesiączkowo. Rozumiem, dziękuję. I jeszcze pytanie. Przez Zarząd Dróg Powiatowych. Dokładnie tak. Przez Zarząd Dróg. Który tam był wcześniej. Mhm. Odnośnie spotkania w Domu Kultury, odnośnie budowy nowej drogi, która tam ma przebiegać przez Górzno. Chciałem się zapytać, czy uwagi, które zostały zgłoszone przez mieszkańców Górzna, zostały uwzględnione i przesłane? I kolejne pytanie, czy jest jakiś odzew, jeżeli chodzi o akceptację tych uwag? Były różnego rodzaju ścieżki składanych, różnego rodzaju wątpliwości i rozwiązań. Swoją ścieżkę przedstawił samorząd mieszkańców oraz mieszkańcy niektórzy, a
Inną ścieżkę przedstawił Urząd Miasta i Gminy Gużno, ale tylko i wyłącznie w kierunku projektanta i Zarządu Dróg Powiatowych. Myśmy również te wątpliwości, które miały zarząd samorządów, mieszkańców i mieszkańcy, dołączyli do naszego pisma do projektanta i do Zarządu Dróg Powiatowych. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze odpowiedzi dotyczącej tej ścieżki związanej z wnioskami od strony Urzędu Miasta i Gminy Gużno. Natomiast pan starosta udzielił informacji dotyczącej tego pisma złożonego w starostwie powiatowym bezpośrednio w biurze podawczym ze strony samorządu, mieszkańców oraz niektórych mieszkańców. Czyli już taka decyzja przyszła, jeżeli chodzi co tam będzie uwzględnione, co robimy? Na niektóre zdecydowanie mniejszą ilość postulatów wyraża zgodę pan starosta, na resztę nie. A czy będziemy mogli się zapoznać? Może być to przedłożone do, nie wiem, do wiadomości publicznej? Dobrze, dziękuję. I ostatnie taka sugestia, chodzi o ulicę Gajową. Prosiłbym o tymczasowe zabezpieczenie dziury, która powstała bezpośrednio przy wjeździe od ulicy 3 Maja. Jest to dziura na środku drogi, już nie ma gdzie jej omijać. No, także prosiłbym jeszcze przed zabezpieczeniem drogi, które będzie wykonywało PDB, przed pracami, żeby dokonać tego zabezpieczenia. Dziękuję. My już bardzo dawno przekazaliśmy plac budowy tych 5 odcinków dotyczącej tej inwestycji. Wykonawca bardzo opieszale z tą inwestycją tutaj podchodzi, ale złożył do nas pismo, że rozpoczyna inwestycję z dniem dzisiejszym. Zacznie prawdopodobnie od Gołkowa, a potem będzie skupiał się na coraz większych zadaniach, a więc między innymi również Gajowa, a przede wszystkim 11 listopada. Dobrze, szanowni państwo, czy są sprawy różne, wolne wnioski, to proszę bardzo. Proszę bardzo, pani radna Justyna Ugińska. Moje pytanie dotyczy także sprawozdania. Brałem udział w rozprawie administracyjnej w Wydziale Geodezji, Kastratu i Gospodarki Mieszkaniowej Starostwa Powiatu Drogobrodnicy. Czy mógłby pan burmistrz nam to przybliżyć? Tak, no, że tak powiem, nazwa wydziału jest taka bardzo skomplikowana, ale dotyczy bardzo nam znanej sprawy, a mianowicie sprawy związanej z terenem inwestycyjnym w Zaborowie i wykupem dróg. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ja bym miał pytanie do pana burmistrza. Chodzi mi o działkę do sprzedaży, która była wystawiona w Miesiączkowie. Czy ten przetarg się odbył i doszło do skutku? Tak, odbył się, doszedł do skutku. Jest osoba zainteresowana, ale póki nie zobaczymy pieniędzy na koncie, no to i nie będzie aktu notarialnego. Jeszcze z tym cieszeniem się wstrzymajmy. Można wiedzieć, na jaką kwotę, panie burmistrzu? Netto? Cena wywoławcza działki 190 tysięcy i był 1% postąpienia, czyli cena 191 tysięcy 900 zł. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Dobrze, szanowni państwo, sprawy różne, wolne wnioski, proszę bardzo. Jeżeli nie ma, jest. Proszę bardzo, pan radny Wojciech Pokorski. Proszę bardzo, panie Wojciech. Ja tu się tak. Do góry musi być. Proszę bardzo. Ja miałbym pytanie do, znaczy się prośbę do pana kierownika ZUK-u, żeby tam spojrzał na ulicę Leśną, jak jedziemy w stronę pensjonatu Jagódka. Po lewej stronie asfaltu są takie dość głębokie, w dwóch, bodajże nawet w trzech miejscach ubytki ziemi. No w tej chwili to tam liści naleciało.
Te ubytki są gdzieś w głębokości w niektórych miejscach, może nawet do 30 cm. No i była taka Boże prośba, żeby to przed zimą zasypać, bo jak ktoś wpadnie kołem, no to będzie nieszczęście, zrobi się ślisko. Jest również taki tam ubytek, jak gdyby woda, która płynie przy asfalcie, przerwała się przez burtę i płynie w stronę, powiedzmy, pensjonatu Wapionka. I tam się nawet jedno drzewo tak pochyliło trochę, sporo kamieni tam tak się opuściło. No nie wiem, jakby pan miał jakieś tam gruzy czy coś, to warto byłoby to przed zimą też może chociaż jakoś częściowo zabezpieczyć, żeby ktoś samochodem nie wpadł. To by było na tyle. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, pan kierownik Zakładu Usług Komunalnych Górnie. Proszę bardzo, panie kierowniku. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Też widziałem tą sytuację i będzie to w najbliższym czasie naprawione. Tak aby te dziury, o których pan mówi, a ta deszczówka, to niestety no, takie są tam warunki, że ta woda to, co jakiś czas tam zaczyna wyrywać tą drogę i na bieżąco jest to uzupełniane. Ale wiecie sami państwo, jaki tam jest spadek i niestety woda się napędza i gdzieś musi tak jakby znaleźć ujście. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Dziękuję panu radnemu. Dobrze, szanowni państwo, czy są sprawy różne, wolne wnioski? Rozumiem, że nie ma. W takim razie, Wysoka Rado, zamykam 50. sesję Rady Miejskiej w Łodzi. Dziękuję za przybycie.